Jak wiecie z poprzedniego odcinka, długi majowy weekend spędziliśmy na kotwicy na Newtown Creek, na wyspie White. Pogoda była wspaniała. Zaliczyliśmy spacer po plaży i noc na kotwicy. Ale nie wszystko było tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać. Ludzka pomyłka doprowadziła do niemiłej sytuacji. Dobry w tym piękny niedzielny poranek. No i zaczął się perfekcyjnie, bo gdzieś około w okolicach 6 rano zerwaliśmy się z kotwicy, podpłynęliśmy bardzo blisko katamaranu i niestety nastąpiło dotknięcie. Katamaran, o którym mówię, jest tam. O. Nic się nie stało, z tego co właściciel sobie obejrzał, powiedział, że nic nie widzi, ale ponieważ jest to katamaran, który jest wynajęty, no niestety będzie musiał to zgłosić. Także zostawiliśmy numer telefonu, nasze dane i zobaczymy, jak to się rozwinie. Także pierwsza kotwica w tym sezonie no nie skończyła się najlepiej. I była to kompletnie, totalnie moja wina, bo myślałam, że wypuściłam 15 metrów łańcucha, a wypuściłam 10. Nad ranem zerwał się wiatr, który nas popchnął właśnie w stronę katamarana. I tak jak mówię, kompletnie moja wina. Ja nie wiem, jak to się stało, że wywaliłam 10 metrów łańcucha, myśląc, że wywalam 15. No nie pytajcie mnie. Po prostu te oznaczenia na naszym łańcuchu absolutnie idą do poprawki. No. Przekotwiczyliśmy się, zmieniliśmy troszeczkę miejsce, tylko troszeczkę, bo zostawaliśmy na parę godzin. Dzisiaj już wracamy do domu, poniedziałek wygląda, jeśli chodzi o wiatr, bardzo no, wietrznie, więc raczej nie będziemy go spędzać na wodzie. No także za jakieś pół godzinki się zbieramy, podnosimy kotwicę i płyniemy do domu. Wiatr na powrót, w ogóle mamy taki trochę do bani. Będziemy halsować, no ale generalnie mamy cały dzień, także nie przejmujemy się tym, nie martwimy. Po prostu sobie pożeglujemy. Powoli wszystko szykujemy, żeby opuścić na ten krok. Także powoli, nie? Możecie się dziwić, dlaczego w ogóle planowaliśmy wypuścić tylko 15 metrów łańcucha. Ano, po pierwsze, w Newtown Creek głęboko się nie robi. Było trochę tłoku i dobrze było wypuścić tyle łańcucha, co sąsiad. Mówiłam o tym tydzień temu. A tu? Niespodzianka. Nad ranem wiatr się wzmocnił, a my ruszyliśmy powoli, zgodnie z jego kierunkiem, by przywitać się z katamaranem. Szczęście mieliśmy duże. Mogliśmy wylądować na mieliźnie. Cała sytuacja miała miejsce pod koniec maja, a mamy teraz koniec lipca. I nadal nic nie słyszałam od miłego pana kapitana z katamaranu. Czyli no, chyba dobrze wszystko. O, nie lubię, jak ty się tak przekręcasz. Zastanawiam się, czy ja mam jakiś specjalny talent do kreowania kłopotów z naszą kotwicą. Może zauważyliście, że... znowu ją zablokowałam? Może łódka próbuje mi powiedzieć, że czas na zmianę? Znaczy, ja za sterem, a Marcin wyciąga albo rzuca kotwicę? Już sama nie wiem. A co wy o tym myślicie? Widzieliście, troszeczkę mi się kotwica zacięła, to Marcin poszedł powalczyć. Będzie miał ręce upaprane na 100%, bo tam pełno błota na tej kotwicy jest. A ja staram się trzymać kurs. Proszę, Marcin kopie tam w kotwicę. O Jezus, już sama nie wiem, jak ją układać, słuchajcie.
Marcin Kopiew tam w kotwicę próbuje ją jakoś odblokować, ale to jest po prostu lekka tragedia, że tak powiem. Także no wolniutko tutaj płyniemy, a on tam próbuje. A może się okazać, że... No nie wiem, co może się okazać, no mam nadzieję, że gdzieś tam się uda to zrobić. A pogoda znowu śliczna. Trochę powiewa. Jest 13 w tej chwili. Także trochę będziemy halsować, bo kierunek taki niezbyt dla nas. No, ale co tam. Mamy czas. Tylko się trzeba rozglądać, żeby tutaj na nikogo nie się nie władować. Nie wiem, czy to słychać, ale akcja teraz się odbywa z narzędziami. Marcin wali, żeby to odblokować. Cóż, jeszcze motorówka przepłynęła, zabujało. Także no, warunki nie są jakieś najlepsze do takich operacji. No, co zrobić? Marcin po wielu wysiłkach w końcu poradził sobie z upartą kotwicą i mogliśmy postawić żagle. There is a life valley in the city. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slowly, somewhere in the grave of me. When I return from the afterglow, will you carry me like I am old?
końcu. Na dziś tyle. Mam nadzieję, że przenieśliśmy Was na Solent, chociaż na krótką chwilę. A już za tydzień o tym, jak wybrać sobie chyba możliwie najgorszy dzień, by zatankować paliwo. Pa! Do zobaczenia za tydzień.